Mogę prosić Państwa o uwagę? Serdecznie witam w galerii w przejściu na kolejnej wystawie fotograficznej. Tym razem Renia Zięba, szlakiem mojego życia, a może przez życie z aparatem, a może jeszcze inaczej. Piękna wystawa fotografii górskiej, głównie Tatry. Chyba się nie mylę, chyba tam nic, tylko Tatry. Ja sobie zawsze myślę, jak jestem fizycznie w Tatrach, że to już bliżej Pana Boga. Takie wrażenie na mnie robią Tatry. Mam nadzieję, że o zdjęciach więcej Renia powie. Ja chyba nie muszę przedstawiać, bo wszyscy Państwo znacie Renię. Profesjonalista, profesjonalnie fotografuje, szkoła skończona. Instruktor od niedawna, nie pochwaliła się, ale się dowiedziałam. CTF mi tu sprzedał ważną informację. Także Reniu, proszę, opowiedz o swojej wystawie, o swoich zdjęciach. No to na samym wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować Oli, bo współpraca jest naprawdę fajna, fantastyczna, że udało mi się zrobić tą wystawę. To była taka trochę spontaniczna sytuacja, że podeszłam, spytałam, czy mogę zrobić, więc Ola bez problemu mówi, jak najbardziej, jest miejsce wolne, kiedy chcesz, to możesz, więc bardzo serdecznie dziękuję za umożliwienie tutaj tej wystawy. Chciałam podziękować tu, myślę, że każdemu z Was z osobna w jakiś sposób za to, że przyszliście i podziwiacie po prostu teraz te zdjęcia, które gdzieś tam robię. Jak to już było mówione, no ja dużo chodzę, od pewnego czasu chodzę dużo po górach. Moja tak naprawdę podróż po górach zaczęła się tu po Beskidach, po Beskidzie Śląskim. Na początku to było takie, powiedzmy, pół dnia, żeby się przejść, żeby zobaczyć. Jeszcze wtedy nie byłam gotowa na po prostu wyprawy górskie, bo kondycja trochę leżała. Musiałam się troszkę dokształcić odnośnie różnego sprzętu, który się chodzi po górach, jak się chodzi i dobrze rozeznać szlaki. Jak już mi się udało tak tu, w naszych Beskidach Śląskich, troszkę więcej pochodzić, no to stwierdziłam, że fajnie by było kiedyś jechać sobie w Tatry. No bo jeszcze nigdy nie byłam, a wstyd chyba troszkę się zrobić, że być Polakiem i nie być we własnych Tatrach, więc stwierdziłam, że to będzie takie coś innego. Więc pierwszy raz w tamtym roku wyjechałam z koleżankami na parę dni, żeśmy pojechały. Pozwiedzałyśmy dość dużo. Na pewno są inne Tatry niż tu nasze Beskidy, jest większy wysiłek, natomiast już mam obcykany, można powiedzieć, jak się oddycha, jak się idzie, jakim tempem po górach. No i tak po prostu sobie chodzę co rusz, jak jest jakaś chwila wolna. Chodzę po górach z tego względu, że oddycham. Tam sobie po prostu mam swoje myśli. Uciekam, można powiedzieć, od dnia codziennego tutaj naszego miasta i nie tylko. Człowiek potrzebuje takiej chwili po prostu refleksji dla samego siebie i też popatrzenie, jaka jest piękna przyroda. Nie, że gdzieś ktoś tam mi opowiada, natomiast żebym ja też zobaczyła. Zdjęcia, które teraz tu widzicie, to są zdjęcia z tego roku i tak naprawdę parę zdjęć jest z czerwca. I reszta zdjęć jest z września. Tylko, że to nie są z tego, tam dzień po dniu, tylko po prostu to są z innych po prostu dni. Dlaczego zdecydowałam się na pokazanie Tatrów, a nie Beskidów? No, chciałam po prostu pokazać na razie Tatry, bo Beskidy jeszcze chodzę i zwiedzam. Jeszcze mam dość dużo w Beskidach do tego, żeby zobaczyć, obejrzeć. Natomiast Tatry mają coś w sobie pięknego, że można po prostu je podziwiać wyżej. Tak jak Ola powiedziała, jest się w jakiś sposób bliżej Pana Boga i to jest takie, można powiedzieć, taka radość, że człowiek jak już wyjdzie i na przykład wychodzi się, jest brzydka pogoda, ale już się wyjdzie na dany szczyt, który gdzieś tam się zaplanuje. To jest taka rekompensata po prostu tego pięknego czasu, kiedy ta mgła opada i nagle widzimy piękne widoki, które są wkoło nas, które tak naprawdę, no, myślę, że mało kiedy zwracamy na to uwagę, jak gdzieś idziemy. Jesteśmy naprawdę zagonionym narodem i ogólnie ludźmi. Dlatego ja po prostu zawsze wolę tak sobie znaleźć tego trochę czasu, zwiedzić, a zarazem też osobom, które z jakichś powodów, to już jest każdego indywidualne, nie mogą jeść. Po prostu postanowiłam pokazać
zdjęcia, żeby ci ludzie też w jakiś sposób się integrowali, po prostu oglądając te zdjęcia. Tu jest dwa takie zdjęcia są, które będzie, jak będziecie oglądać, jest śnieg. Proszę, żeby was nie zmyliło, że to było gdzieś robione, jak zima była. Nie, to jest po prostu są zdjęcia teraz z czerwca. Jeszcze był śnieg, natomiast reszta zdjęć, jak widzicie, już są bez śniegu. No bo tak po prostu się trafiło, że można było, jak żeśmy właśnie szły w tym roku na Giewont przed tragedią, która się stała, to taki pan się nawet naśmiał, mówi tak: nie przejmujcie się, dziewczyny, widzimy, że jeszcze tu macie kawał, ale tam jest fajna sauna śniegu. I faktycznie przy tym Giewoncie było jeszcze dość dużo śniegu i można było na chwilę sobie po prostu tam w tym śniegu odpocząć. Po prostu się przewentylować. Dlatego ja po prostu chciałam pokazać teraz te Tatry, żebyście mogli też zobaczyć, że są piękne. Może kogoś gdzieś zachęci troszkę wyprawy górskie. A jeśli nie, no to po prostu myślę, że warto. My jako fotografowie z poszczególnych właśnie tu kół fotograficznych powinniśmy nie robić zdjęcia i chować dla siebie do szuflady, ale gdzieś dalej po prostu ludziom pokazywać, bo po to jesteśmy po prostu, można powiedzieć, mamy te talenty, które dalej gdzieś pokazujemy tym ludziom, żeby ci ludzie mogli korzystać z tego, że jest ten świat też piękny. Także bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do oglądania. Jak ktoś ma jakieś pytania, chętnie odpowiem, o ile będę wiedziała, ale się postaram po prostu odpowiedzieć. Dziękuję. Także zapraszam, tam jest poczęstunek, proszę się częstować. Zapraszam do oglądania. Do dyskusji. Tak.